Dzień dobry, dziś chcę Wam zaprezentować oto ten zestaw z serii LEGO Angry Birds. Zapraszam do oglądania. A więc, jak zawsze, zaczniemy od pudełka. Mam tu logo LEGO, logo serii, czyli Angry Birds Movie. Cenę, ale to jest naklejka. Niestety zakleja ona naszego głównego bohatera, czyli ptaka czerwonego. Przedział wiekowy od 6 do 12 lat. Numer zestawu 75822 i nazwa zestawu Piggy Plane Attack. Mam tutaj też informacje o naszych figurkach. Mam tutaj ptaka czerwonego oraz świnie pilot. Bardzo ładna szata graficzna. Bardzo mi się podoba. I przenosi nasz zestaw tak samo jak był w filmie. Góra opakowania. Dół opakowania. Bok. I drugi bok. Na tyle mamy kolejny kod kreskowy. Niestety kupowałem to w smyku i to wszędzie w smyku to wszędzie naklejają. No, niestety. Mam tutaj funkcję zestawu, czyli strzela rakietami oraz, że katapulta może katapultować oto tego ptaka. I trochę zestaw w innej scenerii i inaczej zaprezentowany. Teraz przyjrzymy się instrukcji. Oto jest nasza instrukcja. Taka mała książeczka. Mam tutaj pokazane prawie, że to samo co na przedzie opakowania. Przedzie opakowania. Taką krótką etap, jak to zrobić, czyli wysypać woreczki. Najpierw pierwszy, a potem dopiero drugi. Tutaj mam pokazane kroki budowy. To przewiniemy. I tutaj ostatni etap. Tutaj funkcja pokazana, że rakiety można wystrzelić. Tutaj znów funkcja, że można katapultować ptaka. Informacja o stronie internetowej. I taką małą reklamę innych zestawów. Tutaj spis elementów. Po reklamach, co dość dziwne. No i standardowo taki rysunek na końcu. Teraz części zapasowe. A nie ma ich zbyt dużo. Mam tutaj oponę. Dźwignię. Dwa groszki, czerwony i srebrny. I dwa piny, szary i czarny. A oto i nasz zestawik. Mają tutaj nasz samolot oraz katapultę. Figurki na razie odstawię na bok. I zajmiemy się modelem głównym, czyli samolotem. Widzimy tutaj nasze śmigło. Jest bardzo fajnie zrobiony przód, naprawdę. Tutaj właśnie z tej takiej beczki, no nie wiem jak to nazwać. Ale wygląda to naprawdę fajnie. I podoba mi się stosowanie tej beczki w tym miejscu. Koła jest dość wysoko i to trochę, jak dla mnie, wygląda za dziwnie. I uważam, że powinno być to lekko niżej. Ale to nie jest jakiś duży problem. Skrzydła. Jedno skrzydło jest trochę bardziej do przodu. Ale to dobrze. Tutaj ma nasza świnka siada za sterami. W tym miejscu widać jej trochę czoła. Rakiety. No, działają jako tako. Przyczepiwane balony, żółty i fioletowy. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Te balony spodobały mi się. Tutaj taka rura wydechowa i tutaj właśnie taki element jako dym. Fajnie to wygląda. Tutaj mamy miejsce, by przyczepić jajka. I tutaj tył wygląda w ten sposób. Bardzo fajny element nadrukowany właśnie te deski.
Jajka, mam tutaj cztery jajka w tym zestawie. Przymocowane są takim elementem. A teraz katapulta. Również mam tutaj ten element desek, tą beczkę, trawę. No, nie wygląda to jakoś super, ale fajnie, że jest jakieś nawiązanie do gry, bo w poprzednim zestawie, czyli tym najmniejszym, nie było żadnej katapulty, był tylko samochód. A tutaj mamy katapultę, która wystrzeliwuje ptaka. Działa. Teraz przyjrzymy się figurkom, które są naprawdę ciekawe. Pierwszą figurką, jaką otrzymujemy w tym zestawie, jest nasz główny bohater filmu, czyli ten czerwony ptak. Może on ruszać rękoma w górę i na dół. I to tak naprawdę tyle. To w przeciwieństwie do ptaka żółtego nie jest gumowe, jest to plastik. Ale mimo wszystko figurka wygląda bardzo fajnie. Teraz druga figurka, czyli pilot świnia. Jest moim zdaniem fajniejszą figurką. Ogólnie jakoś świnie bardziej mi przypadły do gustu. Mają też trochę większy zakres ruchu, niż góra, dół i jeszcze w nadgarstku. Standardowa ręka ludzika Lego. Ale już reszta nie jest taka standardowa. Mam tu świński nos, uśmiech i szalik, który na tyle też ma nadruk oraz ogonek. A więc teraz podsumowanie. A więc, szczerze mówiąc, zestaw jest dość drogi, ponieważ kupiłem go za 130 zł. I szczerze mówiąc, warto kupić, bo znaczy, zależy, czy ogólnie zbieracie wszystkie serie, czy nie. Jeśli oglądaliście film i polubiliście film, to uważam, że zdecydowanie warto. Ja raczej cieszę się, że kupiłem ten zestaw, ponieważ mam głównego bohatera oraz świnkę i bardzo ładnie wyglądający samolot. Elementy też są nawet ciekawe niektóre. Mam tutaj dwie te takie beczki. Jajka, cztery. Elementy do złożenia balonów, ale też do czegoś innego mogą służyć. Wiadomo. Te deski, też fajny element do wykończenia czegoś. I ten taki element ciekawy. Zaraz wam go pokażę. O, żeby wygładzić górę. Też bardzo fajny element i przydatny. Więc ogólnie daję średnią ocenę, bo model jest dość drogi, jak za, no, zestaw raczej mały. A daję ocenę 6 na 10, bo jest ładny, ale średnio można cokolwiek innego zrobić, zbudować z tego. Też, no dlatego właśnie części są raczej takie fajne, ale niekoniecznie jakieś przydatne dla każdego. Wygląd jest ładny, ale też jak ktoś nie oglądał filmu, to raczej może go trochę się nie podobać wygląd samolotu. Dlatego ocena 6 na 10. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij o łapce w górze, komentarzu oraz jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, subskrypcji. Cześć!